Jestem po wylewie. Pracowałam w sklepie. Prowadziłam swój sklep. Dostałam w tym sklepie wylewu. Byłam sparaliżowana całą lewą stronę. Przyjechała karetka. Pani doktor rozmawiała ze mną, pytała mi się, więc ja mówiłam zniekształconym głosem, bo już miałam paraliż lewej strony. Zabrała mnie karetka. Zanim dojechałam do szpitala, wszystko mi przywróciło. Stałam normalnie, tak jakbym była zdrowa. Lekarz mi pyta, neurolog, co pani jest, proszę mi odpowiedzieć, ale ponieważ mnie tutaj zatkało, nie mogłam nic nie odpowiedzieć, ale pani doktor z karetki powiedział, to pani idzie do domu. Pan doktor mówi, pani idzie do domu, a pani doktor z karetki mówi, nie, proszę na górę. Więc zgadza się pani na to, ja kiwnęłam głową, że tak, poszłam na górę. No i później leżałam 2 tygodnie w tym szpitalu, byłam. No i przychodzili lekarze dyżurujący i niedyżurujący i obchód był. No wszystko mi się wypytywali, więc ja wszystko powiedziałam. Powiedziałam, że miałam zniekształcony głos, że w ogóle nie wiedziałam nawet, że ta połowa strony jest niewładna, bo nie wiedziałam. No i lekarze mówią tak, wszystko to opisane było. I lekarze powiedzieli tak, lekarz prowadzący, pani Alicjo, pani ma wielkie uznanie u Boga. Musi pani mieć wielkie uznanie u Boga, bo to jest po prostu wprost nie do pomyślenia, dojeżdżając do szpitala, a pani normalnie jest zdrowo osobą. Zdrowo pani nie jest całkowicie, ale jest. Wszystko pani przywróciło do normy.